Ci, którzy się dziwią, że ja czy inni wierni Bogu protestanci kwestionują katolicki dogmat o transubstancjacji, mówiąc, że to oszustwo, niech teraz posłuchają księdza katolickiego, profesora Oksfordu sprzed ponad 600 lat. Tak on tłumaczy to swoim współczesnym. Konsekrowana hostia, którą my księża przygotowujemy i błogosławimy, nie jest ciałem Pana, lecz ważnym jego znakiem. Nie należy rozumieć, że ciało Chrystusa zstępuje z nieba do hostii, którą się konsekruje w każdym kościele. A taka jest do dzisiaj nauka katolicka. To ksiądz Prymas Wyszyński też oszukiwał Polaków, mówiąc, że ksiądz ma większą władzę niż Bóg, bo może rozkazywać Bogu i on z nieba schodzi i tam się przemienia w ten opłatek i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak ksiądz Wycliffe ponad 600 lat temu tłumaczył katolikom, że to, co robią, jest ogromnym błędem i głupotą. Zatem niech każdy mądrze, dużo się modląc i głęboko badając, czyta słowo Boże w Piśmie Świętym. Czyli, zobaczcie, tu odsyła: Chrystus mówi: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. I ksiądz Wycliffe zadaje dzisiaj tobie, drogi katoliku. To pytanie. Dlaczegoż więc nie czcicie krzewu winnego jako Boga? Tak jak czcicie chleb.